Tekst manny na 11 maja Z powodu Ciebie codziennie nas zabijają, uważają nas za owce na rzeź przeznaczone. Psalm 44, werset 23. Komentarz parauzyjny Nie powinniśmy zapominać że mamy tylko jedną ofiarę i że powinna być ona składana panu dzień po dniu przez coraz lepsze wykorzystywanie każdej nadarzającej się okazji służenia jemu i tym, którzy są jego. Powinniśmy także pamiętać, że chociaż ofiara ta składa się z wielu małych ofiar, czasem nawet zbyt małych, by je wspominać lub się nad nimi zastanawiać. Wszystkie one są niezbędne do dopełnienia tej jednej ofiary, którą złożyliśmy na początku wprowadzenia nas do jego rodziny, gdy oddaliśmy naszą wolę, nasze wszystko. Każde cofanie się w jakiejkolwiek małej sprawie życia, każda odmowa ofiarowania tego, o czym wiemy, że podobałoby się panu, jest zatrzymywaniem tego, co już wcześniej mu poświęciliśmy. Reprint nr 3265. Komentarz epifaniczny. Wierni naśladowcy Chrystusa przez cały wiek Ewangelii byli prześladowani z powodu lojalności wobec Pana, jego charakteru, słowa i sprawy. Ich życie uważane było zarównie mało wartościowe, jak życie owcy, dlatego w okrutny sposób byli zabijani. Tak jak Jehowa miał jednak przyjemność w ofiarniczej śmierci tego, który został zabity jako baranek Boży, tak ma przyjemność w ofiarniczej śmierci, którą wierni ponoszą dla jego sprawy, gdyż droga jest w oczach pańskich śmierci świętych jego. Psalm 116, werset 15. Równoległe cytaty według Biblii Gdańskiej. Rzymiany rozdział ósmy wersety 35 i 36. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czyli utrapienie, czyli ucisk, czyli prześladowanie, czyli głód, czyli nagość, czyli niebezpieczeństwo, czyli miecz. Jako napisano dla Ciebie cały dzień zabijani bywamy, poczytaliśmy jako owce na rzeź naznaczone. Ewangelia Mateusza rozdział 5 wersety od 10 do 12 i 44. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem ich jest królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy Wam rzeczyć będą, i prześladować Was, i mówić wszystko złe przeciwko Wam, kłamając dla mnie. Radujcie się, i weselcie się, Albowiem zapłata wasza obfita jest w niebiesiech, tak bowiem prześladowali proroki, którzy byli przed wami, ale ci ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjacioły wasze, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, dobrze czyńcie tym, którzy was mają w nienawiści, i módlcie się za tymi, którzy wam złość wyrządzają i prześladują was. Rozdział dziesiąty wersety od szesnastego do osiemnastego, dwudziesty pierwszy, dwudziesty drugi, szósty i 28. ósmy. Oto ja was posyłam jako owce między wilki, bądźcież wtedy roztropnymi jako węże, a szczerymi jako gołębice, a strzeżcie się ludzi, albowiem was będą wydawać do rady, i w zgromadzeniach swoich was zbiczować będą. Także przed starosty i przed króle będziecie dla mnie, na świadectwo przeciwko nim i poganom, i wyda brat brata na śmierć, i ojciec syna, i powstaną dzieci przeciwko rodzicom, i będą je zabijać. I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego, ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawion. A nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało. Lecz duszy zabić nie mogą, ale raczej bójcie się tego, który może i duszę i ciało zatracić w piekielnym ogniu. Rozdział dwudziesty wersety 22 i 23. Ale Jezus odpowiadając rzekł, nie wiecie, o co prosić się, możecież pić kielich, który ja będę pił. ich tem, którym się ja chcemy być ochrzczeni? Rzekli mu, możemy. Wtedy im rzekł, Kielichci mój pić będziecie, ich sztem, którym się ja chrzczę, ochrzczeni będziecie, ale siedzieć po prawicy mojej i po lewicy mojej, nie jest moja rzecz dać wam, ale tym, którym jest zgotowano od ojca mojego. Rozdział 23 Wersety 34 i 35 Przetoż oto ja posyłam do was proroki, i mędrce. I nauczone w piśmie, a z nich niektóre zabijecie i ukrzyżujecie, a niektóre z nich ubiczujecie w burznicach waszych, i będziecie je prześladować od miasta do miasta, aby przyszła na was wszystka krew sprawiedliwa, wlana na ziemi. Ode krwi Abla Sprawiedliwego aż do krwi Zachariasza, syna Barachyaszowego, któregoście zabili między kościołem i ołtarzem. Ewangelia Łukasza, rozdział 21, wersety od 12 do 19: Ale przedtem wszystkim wrzucą na was ręce swoje, i będą was prześladować, podawając do burznic i do więzienia, wodząc przed króle i przed starosty dla imienia mego. A to was spotka na świadectwo. Przetoż złóżcie to do serc waszych, abyście przed czasem nie myślili. Jakobyście odpowiadać mieli. Albowiem ja wam dam usta i mądrość, której nie będą mogli odeprzeć, ani się sprzeciwić wszyscy przeciwnicy wasi. A będziecie też wydani od rodziców i od braci i od krewnych i od przyjaciół, i zabiją niektóre z Was, będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego. Ale ani włos z głowy waszej nie zginie. W cierpliwości waszej posiadajcie dusze wasze. Ewangelia Jana rozdział 15, wersety 18 i 19. Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że ja pierwej, niżeli was miał w nienawiści. Byście byli z świata, świat, co jest jego, miłowałby, lecz iż nie jesteście z świata, ale ja was wybrał z świata. Przetoż was świat nienawidzi. Rozdział szesnasty, wersety pierwszy i drugi, tom ci wam powiedział, abyście się nie gorszyli. Wyłączać was będą zbóżnic, owszem przyjdzie godzina, że wszelki, który was zabije, będzie mniemał, że Bogu posługę czyni. Pierwszy Korentów, rozdział czwarty, wersety od dziewiątego do trzynastego, bo mam za to, Iż Bóg nas ostatnich apostołów wystawił jakoby na śmierć skazanych, albowiem staliśmy się dziwowiskiem światu, aniołom i ludziom. Myśmy głupi dla Chrystusa, aleście wy roztropni w Chrystusie, myśmy słabi, aleście wy mocni, wyście zacni, aleśmy my bezecni. Jeszcze aż do tej godziny i łakniemy, i pragniemy, i nadzy jesteśmy. I bywamy policzkowani, i tułamy się, i pracujemy, robiąc własnymi rękami, gdy nas hańbią, dobrożyczemy, gdy nas prześladują, znosimy, gdy nam zło rzeczą, modlimy się za nich, staliśmy się jako śmieci tego świata i jako omieciny u wszystkich, aż dotąd. Rozdział 15 wersety od 30 do 32. Przecz i my niebezpieczeństwa podejmujemy każdej godziny? Na każdy dzień umieram przez chwałę nasze, którą mam w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Jeździżem się obyczajem ludzkim z bestiami w Efezie potykał, cóż mam za pożytek, jeśli umarli nie bywają wzbudzeń? Jedzmy i pijmy, bo ci jutro pomrzemy. Drugi korentów rozdział czwarty wersety od 8 do 12, gdy zewsząd uciśnieni bywamy, ale nie bywamy potłoczeni, powątpiewamy, ale nie zwątpimy. Prześladowanie cierpimy, ale nie bywamy opuszczeni, bywamy porzuceni, ale nie giniemy. Zawsze umartwienie Pana Jezusowe na ciele nosimy, aby i żywot Jezusowy na ciele naszym był objawiony. Zawsze bowiem my, którzy żyjemy, bywamy wydawani na śmierć dla Jezusa, aby też żywot Jezusowy był objawiony w śmiertelnym ciele naszym. Dlatego śmierć mocy swojej w nas dokazuje, ale w was żywot. Ewangelia Jana rozdział 12 wersety od 23 do 26, a Jezus odpowiedział im, mówiąc, przyszła godzina. Aby był uwielbiony syn człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, jeśliby ziarno pszeniczne wpadłszy do ziemi, nie obumarło, ono samo zostaje, lecz by obumarło, wielki pożytek przynosi. Kto miłuje dusze swoje, utraci ją, a kto nienawidzi duszy swojej na tym świecie, ku wiecznemu żywotowi strzeże jej. Jeśli mnie kto służy, Niechże mnie naśladuje, A gdzie ja jest, tam i sługa mój będzie, a jeśli mnie kto służyć będzie, uczci go ojciec mój. Drugi Tesaloniczan rozdział pierwszy werset czwarty Tak iż i my sami chlubimy się z Was we zborach Bożych z Waszej cierpliwości i wiary we wszystkich prześladowaniach Waszych i w uciskach, które ponosicie. Drugi Tymoteusza rozdział drugi wersety od 9 do 12, w której cierpie złe, jakoby złoczyńca, aż do związek, aleć Słowo Boże nie jest związane. przetoż wszystko znoszę dla wybranych, aby i oni zbawienia dostąpili, które jest w Chrystusie Jezusie, z chwałą wieczną. Wierna jest ta mowa, albowiem jeźliśmy z Nim umarli, z Nim też żyć będziemy. Jeśli cierpimy, z Nim też królować będziemy, jeśli się Go zapieramy, i On się nas zaprze. Żydów rozdział dziesiąty, wersety od 32 do 34 Wspomnijcie na dni pierwsze, w których będąc oświeceni, znosiliście wielki bój utrapienia, lub oto, gdyście byli i urąganiem. I utrapieniem na podziw wystawieni lub też gdyście się stali uczestnikami tych, z którymi się tak obchodzono. albo myście i z więzienia mego ze mną utrapieni byli i rozchwycenie majątności waszych przyjęliście z radością, wiedząc, że macie w sobie lepszą majątność w niebie, i trwającą. To rozdział trzynasty, wersety dwunasty i trzynasty. Dlatego i Jezus, aby poświęcił lud własną krwią swoją, za Bramą ucierpiał. Winijdźmyż wtedy do Niego za obóz, nosząc urąganie Jego. Pierwszy Piotra rozdział 3 wersety od 14 do 17. Ale chociażbyście też cierpieli dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście, a strachu ich nie lękajcie się. Ani trwoście sobą, ale Pana Boga poświęcajcie w sercach Waszych. Bądźcie zawsze gotowi ku daniu odpowiedzi każdemu domagającemu się od Was rachunku o tej nadziei, która w Was jest, z cichością i z bojaźnią, mając sumienie dobre, aby w tym, w czym Was pomawiają jako złoczyńców, zawstydzili się ci którzy nagane dawają Waszemu dobremu obcowaniu w Chrystusie. Lepiej bowiem jest, abyście dobrze czyniąc, jeśli się tak podoba woli Bożej, cierpieli, niżeli źle czyniąc. Pieśni 146, 134, 150, 25, 93, 279, 326 Wiersze brzasku, 164. Zastanawiam się czasem. Lektura uzupełniająca w strażnicy, reprint numer 5172. Pytania: Czy w tym tygodniu znosiłem znosiłam prześladowania? Jak? Dlaczego? Z jakimi wynikami? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.